ostatniego gościa, który powiedzmy, ja to nazwałam to oczywiście przygodą sportową, ale tak naprawdę to jest część twojego życia. Jesteś również zawodowym kierowcą, nie ścigasz się, chociaż ja nie wiem, co tam w trasie się u ciebie wydarza. Jesteś pasjonatką dużych maszyn, czyli masz kategorię, o której większość mężczyzn może pomarzyć. Jednak kobiet jest niewiele w tym zawodzie. Przemierzyłaś prawie całą Europę. Na pewno masz silną osobowość, bo takiej kobietce, która jeszcze tak wygląda pięknie jak ty, pewnie nieraz było dosyć trudno w tym zdominowanym przez mężczyzn świecie wśród ciężkich maszyn. Więc zrobienie czegokolwiek przy takiej maszynie to też jest nie lada wyzwanie. Jak to się u ciebie, Iwonko, zaczęło? Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Iwona Blecharczyk. Tak, jak już wspomniała, ja nie jestem zawodnikiem sportowym. Ja Cię przedstawiłam, słyszałaś? Tak, słyszałam. Ale możecie mówić jeszcze raz, niech to się utrwala u Państwa, te imiona i nazwiska. A proszę, wróćmy do Twojej historii. Dziękuję. Ja nie jestem zawodnikiem sportowym, jestem kierowcą zawodowym. Jak to się mnie zaczęło? No nie pochodzę też jakoś tam ze sportowej rodziny, pochodzę z rodziny nauczycielskiej, więc ja jestem tą zakałą, która poszła jeździć na drogę. Ja zaczęłam jeździć jako kierowca już w liceum, to tylko mogłam, zdałam prawo jazdy, już zaraz zdałam maturę, zaczęłam jeździć w trasy, pierwszy jako pasażer, później w trakcie studiów, w tygodniu studiowałam, w ciągu weekendu jeździłam jako kierowca do Anglii z ludźmi, busami. No, gdy minęły mi studia, przestałam jeździć, zaczęłam pracować jako nauczycielka, uczyłam języka angielskiego, ale... Ja to zawsze mówię, jak raz się staniesz człowiekiem drogi, to można próbować przystawać, ale nie można tak naprawdę. Jak już się zawsze chce wrócić z tej drogi się nie da zawrócić, to jest prawda. Tak, dokładnie. Już wtedy zawsze chce się podróżować i bardzo ciężko jest przestać. Dlatego też rzeczą naturalną było dla mnie rozwijać się i nie wracać na busy, tylko zrobić uprawnienia na coś większego. No i zrobiłam prawo jazdy na ciężarówki, przy okazji też na autobusy. Ale autobusy to nie było coś, co by mnie tam pociągało. Szczerze powiedziawszy, to praca z ludźmi według mnie to jest też bardzo ciężka praca. Wolałam zdecydowanie pójść na ciężarówki. Pracę było mi bardzo ciężko znaleźć. Ponad pół roku szukałam pracy jako kierowca ciężarówki. Wszędzie mnie nie chcieli. Wszyscy się ze mnie wyśmiewali, że co ja tu chcę, gdzie baba za kierownicę ciężarówki, ja sobie nie poradzę i takie tam. No ale w końcu się udało, zaczynałam jeździć, pojeździłam trochę. Trzy lata jeździłam po Europie, nie jeździłam na wschód, od razu kolegom kierowcom mówię, że nie byłam, ja zwiedziłam tylko kawałek Europy południowej, zachodniej, w Skandynawii byłam kilka razy, ale to nie ta ciężka Skandynawia, więc ja nie będę się przechwalać, gdzie to nie byłam, bo wcale tak nie jest, raczej zwiedziłam po prostu południe. Wschodnia Europa to jest coś, co bym zawsze chciała bardzo zwiedzić. Chciałabym tam pojechać, ale trochę się boję jako kobieta jechać tam. Gdyby nie to o swoje bezpieczeństwo i gdyby nie to... Może z jakimś pilotem pojedziesz? Ja myślę, że pilot to za mało akurat. Myślę, że potrzebny był kierowca, który zna wschód. Jechać do Moskwy to żaden problem. A może taki casting, Iwonka? Casting na drugiego kierowcę, który wybrałby się z tobą w taką trasę. No ja myślę, że ja, która bym była tym drugim kierowcą. No i jeździłam sobie 3 lata po tej Europie, głównie jeździłam na takiej, jak to u nas między nami się nazywa, na szmacie, czyli naczepa typu z plandeką. Jeździłam trochę na chłodni, ale na chłodni mi się zobaczyło... Teraz Państwo, przepraszam, jak ktoś użyje w domu hasa idź jeździć na szmacie, to nabiera zupełnie innego znaczenia. No ale teraz wiecie, o co chodzi. Na chłodni jeździłam przez kilka miesięcy, aczkolwiek mi ta praca nie odpowiadała, bo była za bardzo kręgosłup, nie było z nic nie robienia. W sensie takim, że bardzo dużo się jeździło, owszem, ale fizycznie się nie pracowało, a ja potrzebuję ruchu, potrzebuję fizycznej pracy, żeby mnie kręgosłup nie bolał. Kręgosłup to jest bolączka kierowców zawodowych. Jakby nie było. No, z czasem po prostu zaczęło mi się nudzić. Już w tej firmie, na której pracowałam, nie mieli żadnych wyzwań dla mnie i zaczęłam szukać pracy. Zaczęłam szukać czegoś nowego. I akurat wtedy zaczęłam szukać i rozglądać się, dostałam propozycję pracy z firmy, która zajmuje się przewozem ładunków ponadgabarytowych. Także w ciągu 2 tygodni od razu zmieniłam pracę.
No i na początku jeździłam przez kilka dobrych miesięcy, ponad pół roku na takich małych zestawach, na małym zestawie ciągnik dwuosiowy i naczepa trzyosiowa rozciągana tam o 6 metrów. I to było dla mnie coś super wielkiego i nie do ogarnięcia. No i jeździłam, dowiedziałam się, co to jest ciężka praca tak naprawdę, bo stwierdziłam, gdy zaczęłam jeździć na gabarytach, że to, co robiłam poprzednio, w poprzedniej firmie, to było jakieś przedszkole. Dowiedziałam się, co to znaczy mróz i łańcuchy i zabezpieczanie ładunku. Dowiedziałam się wielu innych rzeczy też. Dowiedziałam się, co to znaczy wjechać koparką nowiutką na naczepę. Ale jesteś bardzo dzielna, Iwona. A powiedz, jakie masz motoryzacyjne marzenia, ty? Dakar? Nie. Ja nie mam w ogóle w sobie Dakar takiego... ciężarówką można. Grzesiu Baran przejechał go parę razy i jeszcze chce wracać. Ja nie mam jakichś takich motoryzacyjnych zapałów, tak jeśli mam być szczera. Ja nie mam jakiegoś takiego duchu rywalizacji w sobie. Ja mam raczej, ja chcę przyjechać w Stany przede wszystkim ciężarówką. To jest tak, Mekka pięknych tirów, no. To są Stany Zjednoczone jednak. No i zdecydowanie wschód. Ale wschód, no może jak się troszeczkę jakoś tam sytuacja bardziej wyklaruje i też na pewno nie pojadę sama ze względu bezpieczeństwa, bo można spaniakować i można sobie coś tam nie wiadomo co wkręcać, że a pojadę, co ja nie pojadę, nie? Ale... Świetnie, czyli oczywiście liczyć się realnie z tym, na co możesz sobie pozwolić, obyś nie trafiła w takie miejsce jak w filmie Od Zmierzchu do Świtu, ale takiego partnera w samochodzie jak Clooney to ci życzymy oczywiście. A, dziękuję. A chciałam się pochwalić, że teraz jesteś w takim zajebistym teamie. Teraz wożę elementy elektrowni wiatrowych, wozimy śmigła, jeździmy w stałym teamie. Zawsze mogę liczyć na chłopaków, chłopaki mnie uczą, bo jest wszystko fajnie, gdy sobie jeździsz małym zestawem, ale jak dostajesz 60-metrowe śmigło, to się zaczyna problem, naprawdę. Nie wiadomo, jak z tym jechać, patrzysz w lusterko, nie widzisz końca. Pierwszym razem, gdy wyjechałam z takim śmigłem, i to 50-metrowym bodajże, wyjechaliśmy na autostradę, patrzę, o, już następny kolega jedzie z tyłu, bo już widzę koguty. A patrzę lepiej w lusterko, nie, to jest mój ogon, nie, to jest moja ciężarówka dopiero. Naprawdę, na początku to byłam bardzo, bardzo przestraszona. Dopiero trzeci miesiąc jeżdżę, wszystkiego się uczę, ale jeżdżę wśród mistrzów, jeżdżę wśród najlepszych w Europie, więc... Trzymamy za ciebie kciuki. Dzięki. Ty to wiesz, co to znaczy wozić duży bagaż. Jak mi ktoś jeszcze raz powie o mojej dużej walizce, która się nie zmieściła do Astona Martina, to mu powiem. Co można wozić, co to są gabaryty. Oczywiście każde auto ma swoje zastosowanie, fury sportowe służą do ścigania bądź wożenia się powoli po mieście, a nie do przewożenia bagaży, ale jak widzieliśmy wczoraj na wyścigach 1/4 mini z Ferrari wygrało Audi Kombi. O, takie rzeczy się tu dzieją. Czyli kolejny dowód na to, co zawsze powtarzam, w samochodzie najważniejszy jest kierowca. I pamiętajcie Państwo, że najdłuższa droga to jest droga do samego siebie. Musicie zadbać o to, żeby realizować swoją pasję, żeby mieć później taką emanację, taką radość i takie sukcesy, jak te piękne kobiety, które tutaj siedzą i które będziecie jeszcze dzisiaj oglądać w tym, co kochają najbardziej, czyli w akcji motoryzacyjnej.